No dobra, wiesz co jeszcze możemy, bo masz jeszcze, chcesz jeszcze grać? No nie, no można ten. Dobra, poczekaj, ja po pierwsze to sprawdzę, czy są jeszcze, czy ktoś jest jeszcze do gry, czy ktoś jeszcze zagra. Jeśli tak, to spoko, jeśli nie, to zagramy sobie i tak w Daemon i spróbujemy na cicho to zrobić. Mhm. Albo dobra, po prostu zagramy sobie w tego, w Daemonta, dobra? Okej. Okay. I spróbujemy to zrobić całkowicie po cichu, dobra? Spróbujemy. Zobaczmy, czy się uda. Czyli weź pistolet z tłumikiem, bo to jest istotne. Jako tam, jak masz te pistolety, tak, tak. To weź z tłumikiem, dobra? Z tłumikiem to jest chyba tylko ta jedna broń, pistol. Ale jest jeszcze ten, Mark 11 SMG. A, faktycznie, on też jest z tłumikiem, ale nie wiem, czy to... A myślisz, że on będzie działać idealnie? No powinien, no ale... No dobra, w każdym razie nie, po cichu... Nie, biorę tego, pistolet i ten. Mark 11 SMG. No ja też wezmę pistolet, nie ma co tutaj ten... W każdym razie tak, robimy tą misję, no po cichu, całkowicie po cichu. Zaznaczamy wrogów, zobaczymy, czy nam się to uda, dobra? Bo jeśli nam zrobimy to po cichu, to wtedy może tą misję przejść w ciągu 3 minut. A my jeszcze tam może włamiemy się do tego diamentu dużego, bo jestem ciekaw, co nam to da. Okej. No dobra, to dawaj, ready. Bo to można tą misję, może to jest jedna z misji, którą można najszybciej tak naprawdę przejść. Dlaczego można ją łatwo na overkillu na jak przejść, okay, tak naprawdę? To jakby co na kuckach, co nie? I tak wiesz, maksymalnie ten, trzeba się skradać, trzeba zaglądać. Uwaga, tutaj zaznaczam. Zaznaczam kolejnego. Okej. Okay. Uważaj, podchodzi. Uważaj, no, tutaj ten, ostrożnie. Też nie musimy uważać, żeby wiesz, ciało, nie zabić go w takim miejscu, żeby ten, żeby ciało potem nie zauważyli. Jest trzeci. O, powiem ci, że ten jeden będzie ciężko tutaj załatwić, widzę. Chodzi. Kolejny. No, czterech jest ich już, uważaj. Zauważył nas? Dobra, restart zróbmy. Da się tu zrobić restart? No, trzeba naprawdę tu być bardzo ostrożnym. Oni w ogóle muszą stamtąd pójść. Uwaga, idzie jeden. Schowaj się. Jak tam podejść? To mnie właśnie zastanawia, co nie? Trzeba ich chyba pomału wybijać jakoś tak skrycie. W sensie mamy w końcu tą broń z tłumikiem. Idzie kolejny, uwaga. Jestem za tobą, za filarem. Mówię się. Uważaj. Prawa. Dobra. Znowu się nie udało? No. Dobra, wiesz co, musimy ich zabijać jednak w jakiś sposób. Chodź, zabijemy się, jeszcze raz spróbujemy. Ten jest za bardzo na środku tutaj, tak mi się wydaje. Taki no. Znaczy jest z drugiej strony. Jak pod... zabić go trzeba. Usłyszeli nas? No nie. Przecież zabiłem go z tłumikiem. Przesadzone.
To bez sensu było. Nie wiem już sam, w takim razie, jak to mamy robić. Bez sensu to było. A może to nie, trzeba zrobić właśnie bez dziupania ich? Ale na pewno nie, przecież to jest bez sensu, przecież po to... Mi się wydaje, że można to spokojnie zabijając ich, tylko z jakąś... Bo on strzelił! W ogóle to też było śmieszne, czemu on strzelił? On nie powinien strzelać, to powinien paść, a on podczas padania sobie strzelił jeszcze i dlatego nie wyszło nam. Dobra, zobaczymy, może teraz jakoś to idealnie uda nam się zgrać i może teraz nikt nas nie wykryje, to byłoby naprawdę fajne. Znowu mam wrażenie, że zaczynamy w takim miejscu. Ja mam wrażenie, że zaczynamy w innym miejscu. Tak, ale właśnie wiem, że w innym, za każdym razem w innym miejscu zaczynamy. Uwaga. Drugą stroną. Tu jest strasznie trudno, bo tu wszyscy są na środku praktycznie. No, wszyscy gdzieś są na środku i praktycznie wiesz, to jest... Nie do podejścia praktycznie, tak wiesz, jak patrzę. O, cały czas ktoś nowy przychodzi. No, jedna osoba pójdzie, to przyjdzie następna i w sumie... Ciężko tak się w tym odnaleźć. Uważaj. Kurde, nie wiem, czy to jest dobry moment, czy zły. Spróbuję, zaryzykuję. Co się stało? Zobaczył cię od z tyłu. Który? Tutaj, ten co wszedł tutaj. Jakim cudem mnie zobaczył? No tędy szedł tutaj, tu, o tu, widzisz, tędy szedł. Aha, i zobaczył mnie. Kurde, no sam już nie wiem. Tutaj jest pod nami, ale pewnie zanim... A nie, są schody, dobra. A co z cywilami? Mam ich zostawić, tych cywili, czy jak? Ej, co z cywilami? Co? Jesteś, jesteś? Nie mam pojęcia. Nie wiem, bo ja bym tam wbił, wiesz, kazał im na przykład paść, ale nie wiem, jak to zareagują na to. Spróbujmy. Kurde, nie udało się. Dobra. Za karę macie. No i mają. Za co nas suszyli? Trzeba było... Nie, trzeba było nie świrować. Chodź tutaj. Dobra, to może się udać. Tylko tu też gdzieś chodzą. Uwaga. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, ktoś to widział. Nie no. Ktoś to widział, musiał to ktoś widzieć. Stowy. Bo zabiłeś go za bardzo na widoku, wiesz? Niedługo to ja na pamięć będę znał ten wstępniak. Tak, ile można go powtarzać? No. Dobra. Jeszcze raz, tutaj zacznijmy od tego na lewo. Uwaga. I tym razem jak są gdzieś tak na środku, to ich nie zabijajmy, jak są w takich typowych miejscach gdzieś na poboczu, to wtedy. Ja ci kręcę, zaraz nam się uda pierwszy ten załatwić. Dobra, jedno zamontowane. Teraz pomalutku tutaj na górę. Pytanie, ile tych jammerów trzeba zamontować? Trzy i wtedy otwiera się safe od razu i jest ogólnie elegancka sytuacja. A wtedy już można głośno, czy...?
No i nie, do save'u wchodzisz też na cicho. I 100% cicho. Znaczy, jak wejdziesz do... Co jest? Dobra. Typek. Jak on tu przyjdzie, to będzie trzeba go zestrzelić. Jakby i przyszedł. Trafił na mnie. Drugi. Po prostu będzie, wiesz co? Będzie trzeba po prostu zrobić tak, że on tu... O, idzie! Zastrzelimy go, dobra? No. Nie wiem tylko jak zrobić, żeby tak, wiesz... Wiesz o co chodzi. Schowaj się. Dobra. Zaznaczyłem. Jakim cudem? Nie, wiesz co? Nie wolno w ogóle ani jednego ruszać. Trzeba ich ominąć po prostu. Po prostu, myślisz? No. No dobra, no bo możliwe. To akurat było niemożliwe, nie? No, bez sensu. Dobra, czyli nie można nikogo zabijać. Ej, a właśnie, a gdybyśmy uderzyli go w plecy... No można spróbować, nie? Ale aczkolwiek jeżeli po prostu dostanie, to mogę wnioskować to, że po prostu działa na skrypt, że po jeden padnie, a wszyscy wiedzą. Wiesz co? Możemy spróbować go jeszcze dziabnąć, jak będzie okazja. Jeden jest piętro niżej. Ja tak pytanie tylko, czy jakiś jest na dachu, jest. Boję się, że on zaraz będzie wchodził. Chodź, no chodź na dach może, czy ty gdzieś tam... Dobra, dobra, spoko. Ja tutaj ustawiam. Ja też tutaj ustawiam na górze. Zostało nam tylko jedno, najtrudniejsze. Dobra. To jedno zawsze jest gdzieś na środku, a na środku jest bardzo ich dużo zawsze. Nie, nie jest na środku chyba. Mamy szansę, mamy szansę. Dobra, na dachu już zrobiłem, chodź na dół. To tutaj, na tym chyba, nie, niżej. Nie, niżej, niżej, niżej. Uważaj. Tylko boję się, że tu może być ciężko. Okej. Spokojnie tutaj. Kurde, boję się, że może być ciężko się przemknąć. Typek od pleców to może iść. Idź, idź, ja osłaniam tu plecy. Uwaga, idzie tu. Okej. Okay. Ja tu chodź, mnie może na klatkę schodową wbijam. Kurde, stąd może być ciężko. Chodź może górnym, bo tam wspominam, że schody tam były. Mm-hmm. Chodź może na z tego piętra spróbujemy. Chociaż z tego też możemy. Jak się przedostać teraz na drugą stronę? A na dachu nie ma po drugiej stronie. Uwaga, jest tu, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Po drugiej stronie budynku nie ma ten? Innych schodów? Na dachu? I są chyba. Dobra, chodź, spróbujemy dachem. Na dachu też są. Tylko uważaj, na dachu też są, na też są. Jest co najmniej dwóch. Uważaj, bo gdzieś tu na lewo chyba też był właśnie strażnik. Musimy być bardzo ostrożni, żeby się na niego przypadkiem nie nadziać. Okej. Dobrze nam nawet idzie na razie. I gdzieś tu jest wejście chyba, co nie? Jest. Mam wejście. Uważaj też tutaj. Uważaj tutaj, żeby też nikt kogoś się nie nadziać. Ej, okay, możliwe, że nam się uda. Cicho, 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 cicho. Dobra, super. I teraz musimy do skarbca się jeszcze zakraść i będzie wszystko nasze. To może być trudno. No dobra, spróbujemy, może się uda. Uwaga, strażnik. Kolejny, cofaj się. Nie zdążyłem go zaznaczyć, ale szedł tam, był taki jeden. Dosyć
Watch out, fellas. They're all over the place. Dobra, czekaj. Dobra, chodź, zeskocz na dół szybko, tak jak ja. Czekaj. Zeskocz na dół. O, dobra, dobra. Co się stało? Powinien się otworzyć chyba. Nie zadziałało. Czemu? Kody złe są. Ale właśnie nie rozumiem tego, mi się wydaje. To nie powinno być tak, że to powinno zadziałać po prostu. Nie wiem, oglądam to, oni od razu otwieram. I mówią, że w 3 minuty można to ukończyć. A nam się nie udało. No było mówione, mówili, że kody nie pasowały. Tylko właśnie chodzi mi, dlaczego? To mnie ciekawi. No. Bez sensu po prostu. No i co teraz? Co, mam się po prostu już bronić? Normalnie? Masakra po prostu. Dobra, weźmy jakiegoś zakładnika może. Ach, chyba będzie trzeba jakichś zwykłych zakładników, bo ci nie chcą się na razie poddać nawet. Mamy za mało zakładników chyba. Bo to jest coś takiego, że chyba zależy od ilości zakładników, to tak się bardzo chcę poddać. Ale no i co? No i co w sumie teraz tak wyszło? Bo w sumie, no nie wiem, mamy change the plan. Gdzie jest to całe CFO? O co chodzi? Nie, nie mam pojęcia, czekaj. A, trzeba znaleźć tam na imprezę, gdzie była, pamiętasz tam, co cywile robili sobie imprezę? No, gdzieś dotrzeć. Wyżej chyba. Czemu tam? Przeczytaj tabulator i przeczytaj sobie, musisz wyciągnąć kody od jakiegoś typa, nie? Aha, a widzę go, znalazłem go, chodź. Kurde, ale się wyleczemy. Tylko poczekaj, no szybko musimy to zrobić, bo teraz jeszcze... Teraz jeszcze praktycznie nikogo nie ma. Tak, tak. Już się zaczynają. Kurde, jesteś znowu chyba snajperzy we mnie strzela. Jaki snajper we mnie strzela? No po prostu świecie. Ja nie wiem. Szybko, szybko. Nie, muszę się dowiedzieć, o co chodzi z tą misją na cicho. Na pewno się da to zrobić. Chodź, chodź, Cesik. Kurczę, niedobrze. Chodź, schowamy się gdzieś w środku. Na dachu nie ma sensu się bronić. Chodź tutaj. Bo jest asalt. No już idę. O, tutaj w biurze chodź. Tu wbrew pozorom jest tylko jedno wejście. Nie wiem czemu ten zasłona dymna zadziała. I czemu Dallas i Wolf gdzieś tam są. Dachu schodzą. Kurde. A, bo tutaj można... Nie, nie wiem jak oni tu wbili. Dobra, chodź tutaj, dachu. Tutaj do rogu. Z dachu, na linach. No dobra, no to będziemy ich zajmować jak będą schodzić. No, po prostu w świecie będziemy ich tutaj zajmować. No, ja to tak widzę. Co teraz? Poczekaj. A dobra, mamy czekać na coś, tak? Mam zajęcie dla siebie. Co, rysujesz? No. Kurczę.
malarzu. No nie no, który to mi uniemożliwił rysowanie? Chodź, nie oddalaj się tak, Cesik, bronimy się w asalcie. No bronimy się tutaj tak spokojnie i potem... No wykonamy, i tak musimy czekać, jak widać zresztą. Ale kurczę, coś musiał alarm uruchomić w takim razie. Bo chyba dobrze nam szło, tylko coś alarm chyba uruchomiło. Nie wiem o co chodzi. Wiesz? Tak mi się wydaje, że coś takiego spowodowało, że alarm się uruchomił i cała misja legła no, w gruzach. Ale według gry kody nie pasowały. No tak, ale mi się wydaje, właśnie nie wiem, czy kody nie pasowały dlatego, że alarm się uruchomił. Bo mi się wydaje, że kody powinny pasować, na przykład jak się... jak, bo tą misję da się wykonać właśnie w 3 minuty. Jakby kody nie pasowały, to nie dałoby się wykonać tą misję w 3 minuty. No to minuty. W sumie tak. Masakra, po prostu nie wiem o co może chodzić. Dobra, tylko po amunicję tu pobiegłem tak naprawdę. Chodź, bronimy się nadal, jeszcze asalt się nie skończył. A i tak musimy czekać. No, chodź, musimy się i tak bronić. Dobra, teraz możemy iść, bo teraz się właśnie chyba skończyła fala. Tylko i tak... O, jest. Padłem. Możesz ty, co to jest za... Na strzał biorą. No masakra, jakiś ninja po prostu z kosmosu. Widzę, że nastrzał, tylko czy to jest po prostu śmiechu warte. Dobra. Mamy wziąć tego jakoś do tak. Mamy znaleźć jakiegoś ziomeczka. Kurde, jeszcze tego nam brakowało. Jeszcze nam trzeba szukać kogoś każą. I co, znowu będzie jakiś asalt, jak my go nie znaleźć nie możemy. Jej, jak mnie ta misja irytuje, nie wiem. Zamiast, kurczę, 10 sekund, to my się z nią bawimy. Cholera wie jak długo. Poczekaj, wezmę sobie tych, jak to się nazywa. Cywili, dobra? To poczekaj chwilkę. Dobra, mam cywili dwóch. No i gdzie oni są? O, są, znaleziony ziomek. Patrz, w ogóle się okazuje, że on był koło nas praktycznie, tam gdzie się broniliśmy. Zwiąż tu jeszcze cywila jakiegoś, jeden jest. Nie ma kabli. Boże, czemu on nie chce biec? Ja nie mogę tu przejść. O, co jest grane? Dziwne. Ty. No
Jaki beton? Kurde, co jest? Chodź naokoło, szybko, zanim... Póki jeszcze nie ma tutaj takich tłoków, bo za chwilę tu się zleci cała armia. Z tej strony można przejść? No zobacz, 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 to jest ciekawe, o co chodzi. I co, można? No, niby tak. I teraz można. Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, chodź, spadam do środka, szybko. Chodź tam, gdzie się wcześniej bronimy, będziemy bronić. Chyba dostarczyliśmy już go, co nie? Bo już nic nie można zrobić, no. Myślę, że tak, myślę, że już go dostarczyliśmy i możemy się teraz spokojnie bronić tam, gdzie się broniliśmy, czyli tutaj. Chodź, chodź, Cezik. No właśnie, chodź, 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 tu się bronimy. Tam, gdzie ten. No właśnie, tu cały czas kamera była. No i zostaw go. Sam się prosił o to. Poczekaj, mamy czekać na ten zlecenie? Bo na razie nic nie ma ten. Żadnych tych celów nie ma. No, kurczę. Dobra, chodź, bronimy się, bo kurczę, zabiją nas. Chodź tam, gdzie mieliśmy się bronić, tu się najlepiej bronić. Mi się wydaje, że to dobre miejsce jest. Praktycznie wszystko widać, można się ładnie bronić tutaj. Boże, cały czas musimy czekać. No, na pewno się dało to załatwić w te 3 minuty. Oczywiście my jak zwykle coś spieprzyliśmy widocznie. Widocznie trzeba jeszcze poćwiczyć. I znowu mamy czekać. Ja cię kręcę, nic, tylko czekamy tutaj, widzę. Dobra, idę zebrać amunicję, ty broń. Dobra. Trochę zebrałem. O kurde, chyba mam tego, jak się nazywa? Nie, nie, nie wiem, czy go mam, kurde. Chodź, mamy nareszcie, Ej, chyba mamy buldożera gdzieś, tak mi się wydaje. Chodź do save'u szybko. Już idę. Ej, wiesz co, widzisz? I jak chyba, jak się nie zrobi tego po cichu, to nie ma możliwości ukradnięcia tego super diamentu. Można... Ten super diament pojawia się tylko wtedy, kiedy zrobimy to na cicho. A w tym przypadku chyba tego nie zrobiliśmy. No i niestety. Nie udało się. No dobra, trudno, wykonamy tę misję tak. Ja będę musiał jeszcze dowiedzieć się, może trochę więcej, może coś faktycznie źle robimy. Dobra, pusto już to jest. No dobra, spadamy stąd. Nie ma co. Chodź. To tyle? Poczekaj, wiesz co? Bo helikopter się gdzieś tam daleko zatrzymał. Poczekajmy, jak on tu przyleci. Bo on teraz jest tam na dachu. On przyleci, już przed nami czasami przelatuje. I wtedy pobiegniemy. No tyle, no. Wiesz co? Bo to jest... Bo mówię, ten duży diament odblokowuje się tylko wtedy, kiedy trafimy tutaj po cichu i wtedy masz dodatkowe misje związane właśnie z wielkim diamentem. To tak samo jest jak z nasz overdrill, też trzeba spełnić pewne warunki, żeby alternatywne zakończenie zrobić. I w tym przypadku jest tak samo. No, a to, że nam nie wyszło to do końca, to inna sprawa.
O, widzisz, on teraz się zatrzyma na innym tym. Możesz rozstawić w sumie już z amunicją, jak chcesz. No nie, no a ty potrzebujesz? Nie, ale i za chwilę i tak. No dobra, no w sumie jak to tam bez różnicy. No nie, no jak nie jest potrzebne, to nie ma sensu. No dobra, masz rację. Nie podchodź tak blisko, tu ci radzę tak za schodami się chować, tak no, jak no. Ja to robię. Nie, M4 jest najlepszą bronią. To jest... Nawet nie wiem, mi się ta moja podoba super, naprawdę, bo ma dużo amunicji i naprawdę nie muszę się ograniczać. 10 dni poleciał. A moja jest fajnie celna i fajnie buły wchodzą. No wiesz co, rozstaw tą amunicję, bo mi się na przykład zaraz ten kończy. Znaczy później będzie, że być może ten helikopter nie wylądować, bo będzie za dużo tych, nie? No, no to my właśnie czekamy, no to właśnie się tutaj bronimy i czekamy jak ten helikopter... Nie, on już wyląduje normalnie, on już tam czeka na nas, tylko że no on ja po prostu teraz nie... No że nie wylądował, że czekaliśmy na miejscu, ale nie wylądował. Dobra, to wezmę amunicję tutaj, co leży. Tak na szybko, au, au, auć. Poczekaj, bo on znowu odleciał. Znowu musimy na niego poczekać. O tym mówiłem. No, ale nie, bo on ląduje tylko na chwilę, o to chodzi, co nie? To jest pies pogrzebany. Tak naprawdę. Dobra, my to już przejdziemy. Tylko będzie trzeba jakoś opatrzyć, jak to załatwić na cicho jednak, wiesz? Jakoś to będzie trzeba załatwić. No. I wtedy ten duży diament ukradniemy też. Bo to, o to tak naprawdę tu chodzi. Kurde. Cały czas zatrzymuje się tam, gdzie byśmy, tam gdzie bym nie chciał. Żeby się zatrzymywał. Ciężko, bo tam ciężko dojść w sumie. I on może uciec, odjechać. A ja potrzebuję amunicji, bo już nie mam praktycznie. Zaczekaj, to ci torbę rzucę. No to rzuć torbę. Dobra, dzięki. Ja też sobie wezmę. No ja wiem, że jest tam chopper, ale on jest trochę daleko. Gdzieś chyba na dachu zresztą. On to najlepiej by było, jak gdyby przed nami wylądował. No. Ale na razie coś się nie zapowiada na to, jakoś mu się nie chce chyba za bardzo. Ale nie, bo tam jest takie kraty, on by nie wylądował. Nie, tu przed nami może wylądować właśnie, bo nie, pamiętam. Nie. Może, raz wylądował. No jak, tam są kraty, nie ma opcji, żeby wylądował. Jakie są? Nie ma tam żadnych kratów, tam jest lądowisko normalnie. Tu przed nami, zobacz. Że są na górze, są te. By nie wleciał, tu nie ma opcji. Ale nie chodzi tam dalej, za przed nami, w sensie. Aha, nie, że tu przed nie, nami, tylko tam troszeczkę dalej. Myślałem, no, że ci tam chodziło gdzieś tutaj o ten. Nie, dobra, wiesz co, to teraz mi, ja proponuję, że teraz jak będzie jakoś lądować, to jednak pomału się zbierać, co nie? I gdzieś przejść, przetransportować się. Bo chyba nie ma sensu się tu bronić, skoro ten helikopter no, taki AFC robi. Tylko zobaczymy, gdzie on wyląduje. Czy wyląduje tutaj przed nami, czy może znowu... Jakby nie mógł przed nami wylądować, to przecież byłoby najprostsze. Gdzie on wylądował? Kurde, dobra, chodź, bo widzę, że chyba się uparł. O kurde, albo wiesz co? Poczekaj chwilę. Do końca wave'a. Ale właśnie chodzi o to, że wave się chyba nie kończy. To jest chyba problem, wiesz? Kurde, i znowu nam ucieknie. Musimy się stąd wydostać, nie ma siły, a asalt będzie już cały czas. Bo jak mi się wydaje, że asalt jeśli teraz już się nie kończy, tylko asalt już będzie cały czas, więc przynajmniej bym zmienił miejsce. Chodź, zmieniłem przynajmniej miejsce. Dobra. Nie wiem, czy to dobre miejsce na obronę, ale okej. Oni tu też będą wchodzić po ścianach, także...
No i potem my tam gdzieś wskoczymy, co nie, jak przy ten samolot, czy ten helikopter sobie przyleci, to my tam są chyba schody tam, co nie, tutaj obok, to zaraz możemy to szybciej się możemy dostać. Tak mi się wydaje, że to może się udać. Niech tylko przyleci. Niech tylko przyleci, a będzie dobrze. No przylatuj, helikopterze, czemu mi nam to robisz? Chcę chyba ewidentnie, żebyśmy nie... Gdzie jest helikopter? Tam jest, dobra, chodź, spróbujemy. O kurczę. Wow, wow. Dawaj, na głośnik wskakujesz, w sensie na wentyl i na okno. A, shit. Co, nie dało rady? No nie dałem rady skoczyć, bo zaczęli do mnie walić i to tak... No ej, no kurde, czemu ta postać nie chce mi skoczyć drugi raz? Dobra, jestem, ale mam resztę życia. Dobra, chodź szybko, to może się uda. Nie wiem, czy zdążymy, szczerze mówiąc, bo no, trochę się wlekliśmy w pewnym momencie. Poczekaj, poczekaj, gdzieś tu było... Kurde. No. Chodź, poczekamy, bo nie wiem, gdzie teraz wyląduje. Chodź, gdzieś tu poczekamy w rogu. Kurde, resztka życia na ostatnim tym ammo. Masz jeszcze alternatywne bronie chyba, co nie? No ja... No tak, no ale mam 19 do pistoletu i 29 do SMG. Dobra, spoko. To się nie wychylaj, czekamy na helikopter. Widzisz, zdezorientowaliśmy ich. Nagle nie wiedzą, gdzie iść. Ci wszyscy, cała policja. Dobra. A helikopter, a teraz helikopter po złości zatrzyma się... Gdzie się zatrzymał? Wiesz, gdzie się zatrzymał? Tam, gdzie właśnie skąd przyszliśmy. Tak. Chodź szybko. Mówię. Hamowa, krótko mówiąc. On się chyba zatrzymuje jak najdalej od nas. Znaczy nie wiem, tak zakładam. Dobra, nie skacz z okna, bo zginiesz. Chodź, po schodach zejdziemy. Wow, wow, wow. Poczekaj jak wyląduje, poczekajmy jak wyląduje. Poczekaj jak wyląduje, schowaj się za czymś. Dobra, teraz, dawaj szybko. No to spadamy stąd. Dobra. Uff, udało się. Uff. Ale fart! Jest elegancko. No, tylko mówię, no kurczę, to jest trochę nieelegancko, jest to, że nie udało nam się tego zrobić po cichu. No ale dobra, to już innym razem spróbuję. Dobra, ja na razie lecę, dobra? No, ja też powijam. Dobra, dzięki za grę dzisiejszą i tam no, do zobaczenia, również. Do usłyszenia następnym razem. No, cześć. Okej, na razie.